Polska zabiega o powstanie grupy państw, które sprzeciwią się próbie zmian unijnych traktatów. Wizyty w kolejnych europejskich stolicach składa minister spraw zagranicznych. 22 listopada Parlament Europejski poparł rezolucję, która otwiera drogę do zmiany unijnych traktatów. Przewiduje ona m.in. ograniczenie prawa weta i centralizację Unii. Minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk mówi, że w obecnej sytuacji ważne jest, aby powstała grupa państw sprzeciwiających się zmianom traktatowym. Dzisiaj kluczową sprawą jest, czy powstanie grupa państw członkowskich, która będzie w stanie te propozycje szkodliwe, groźne dla polskiej państwowości, dla kompetencji państw członkowskich, dla także samodzielności w podejmowaniu decyzji przez państwa członkowskie, czy taka grupa, koalicja państw powstanie. Dlatego jak państwo wiecie, niezwłocznie po objęciu funkcji ministra spraw zagranicznych wczoraj rano rozpocząłem cykl wizyt w stolicach państw europejskich, żeby te sprawy konsultować z naszymi najbliższymi partnerami. Szef MSZ we wtorek był w Kopenhadze i Brukseli. Wczoraj odwiedził Pragę, a dziś zaplanowane zostały wizyty w Wilnie i Rydze. Polski Sejm nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie próby zmian unijnych traktatów. Projekt uchwały w tej sprawie przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. Prace nad zmianą traktatów mają być kontynuowane jeszcze w tym roku.